Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, jak co tydzień albo prawie co tydzień. Dzisiaj będę mówił o bardzo ciekawej książce, która nam, która powinna się Państwu spodobać, dlatego że ona odbiega od tego, co my tutaj normalnie lansujemy. Tak? Czyli w tej książce nie ma tabel, wykresów, nie ma żadnych wskaźników wzrostu gospodarczego, proszę Państwa. Nie ma żadnych historii związanych z importem, eksportem. Cyfr wcale nie ma w tej książce. To Państwu przysięgam. To są same życiowe historie. Same życiowe historie, w dodatku te historie dotyczą kobiet. I żadna z tych kobiet nie jest kobietą tuzinkową, proszę Państwa. Piastówny i żony Piastów. W zasadzie to jest takie, trzeba by to było powiedzieć, że to jest kompendium wiedzy, tak? To autorka zadała sobie trud i zebrała dostępne informacje na temat tych księżniczek i królowych, które były albo żonami, albo córkami, albo matkami książąt piastowskich. Proszę Państwa, zadziwiająco szeroko rozprzestrzenia się ta rodzina i zadziwiająco szeroko się ta historia rozprzestrzenia. Ja tylko przypomnę, że ta książka może być znakomitym uzupełnieniem do dwóch książek dotyczących epoki piastowskiej, które żeśmy tutaj omawiali już, czyli do Srebra i Władzy oraz Króla bez Korony. Srebro i Władza o VIII-X wieku, a Król bez Korony o stuleciu XI panowaniu Władysława Hermana. A tu, proszę Państwa, mamy panoramę stulecia X, XI, XII, a nawet XIII. Proszę Państwa, jak niezwykłe były losy kobiet, które były przywożone jako małżonki książąt piastowskich albo wywożone jako córki książąt piastowskich. Niech zaświadczy omawiana tu już przez nas historia, omawiana w jednym z numerów Szkoły Nawigatorów, historia córki Władysława Wygnańca, który musiał uciekać z kraju przed braćmi juniorami. Ona tutaj, ja nie pamiętam, czy to nie było tak, że nie znamy jej z imienia, ale przyjmuje się, że miała na imię Rycheza, Ryksa, jak pisze Jadwiga Żylińska, autorka tej książeczki. No więc Rycheza najpierw była z matką oblężona w Krakowie. Musiała jej matka ten Kraków poddać, bo jej ojciec Władysław razem z posiłkami cesarskimi z Niemiec nie zdążył przerwać tego oblężenia, więc żona księcia wraz z córką zostały wypędzone po prostu do Niemiec na dwór cesarski, a w kraju rządy rozpoczęli wrogowie seniora, młodsi książęta. Słów kilka o samym pomyśle i samym projekcie Bolesława Krzywoustego, który moim zdaniem ma niesłusznie dorobioną legendę, tak, bohatera. Proszę Państwa, człowiek, który czyni zamach na całość królestwa, jest po prostu nieodpowiedzialny, a gawędy historyków, które żeśmy słyszeli w szkołach podstawowych i średnich o tym, że rozbicie dzielnicowe to był etap w dziejach konieczny, niezbędny i że on wszędzie przebiegał w miarę jednakowo, jest po prostu nieprawdziwe, dlatego że Węgry nie zostały rozbite, inne królestwa też nie zostały rozbite, a jeżeli mówimy o Francji, to charakter podziału królestwa i odpadnięcia poszczególnych dzielnic miał zupełnie inny wymiar niż niż to wyglądało w Polsce. Proszę Państwa, co się działo z księżniczką Rychedzą, kiedy znalazła się w Niemczech? Została przez cesarza Konrada wyswatana do Hiszpanii. Ożeniona została w Hiszpanii z Alfonsem VII, który ogłosił się cesarzem całej Hiszpanii. No, Hiszpania nie była jeszcze wyzwolona spod panowania Maurów, więc ten tytuł cesarski był mocno na wyrost, tak? No, ale zdradzał ambicje Alfonsa. I księżniczka, która wychowała się w klimacie no, takim, jaki panował wtedy, ja wiem, że wtedy nie było tak zimno, jak jest teraz, tak? No, ale zakładam, że jednak śnieg w zimie trochę padał na terenach ówczesnej Polski. Z tego umiarkowanego klimatu przeniesiona w to fantastyczne, nasłonecznione miejsce, jakim dzisiaj jest Hiszpania, a wtedy była jeszcze bardziej nasłoneczniona i z tego, co pisze autorka, maluje taki dosyć ciekawy obraz życia. Świetnie się tam córka Władysława Wygnańca i wnuczka Bolesława Krzywoustego zaaklimatyzowała. Jej mąż Alfons
Siódmy zginął niestety po 5 latach małżeństwa. Z tego związku urodziła się córka, która przeżyła, Sancha. A Ryksa została wydana za hrabiego Prowansji. A potem po jego śmierci, bardzo głupiej, jak przyznaje nam autorka, bardzo głupiej śmierci, która nastąpiła od strzały. Te śmierci od strzały pod murami obleganych miast, proszę Państwa, to jest zadziwiająca prawidłowość. Tylko przypomnę śmierć Ryszarda Lwie Serce, o której pisałem 100 razy. Od strzały pod murami nic nieznaczącego miasta, hrabia Prowansji, od strzały pod murami Nicei. Pojechał do tej Nicei, żeby rozprawić się z mieszczanami. Rozprawianie się z mieszczanami, proszę Państwa, to jest niezwykle ryzykowna zabawa. Niezwykle ryzykowna. To jest, myślę, że rozprawianie się z Alem Caponem, Alem Capone niosło mniej ryzyka niż te wszystkie średniowieczne wendety dotyczące miast. No więc hrabia zginął, a Rycheza została wyswatana z kolei hrabiemu Tuluzy. I to jest, proszę Państwa, ciekawe, bo rozpoczyna się sprawa herezji katarskiej opartej o hrabstwo Tuluzy, co tu gadać, i przez Rajmundów z Tuluzy popieranej, wręcz chronionej. I w środku tej imprezy dziwnej znajduje się Piastówna, znajduje się wnuczka Bolesława Krzywoustego, córka Władysława Wygnańca. Bardzo to interesujące. My o tym nie pamiętamy, bo nie pamiętamy o wielu szczegółach z naszej historii, ale to, jak mówię, akurat jest rzecz do przeczytania, do zainteresowania się, do podania dalej i do przypomnienia sobie pewnych rzeczy. Proszę Państwa, kolejna postać, która mnie szczególnie interesuje, znaczy Rycheza też mnie interesuje, ale tu jest sprawa omówione życie Jadwigi Śląskiej, żony Henryka Brodatego. Też ciekawe, bo autorka podejmuje kwestie psychologiczne śmiało i bez obaw, co mnie oczywiście, może gdyby to było inaczej zrobione, to może bym nawet z tego poszydził, ale się zainteresowałem. Dlatego, że no, kwestia ślubów czystości, które święta Jadwiga Śląska razem z Henrykiem Brodatym podjęli w późnym już wieku, ponieważ księżna doszła do wniosku, że skoro wypełniła obowiązek wobec dynastii, urodziła dzieci, naprawdę nie musi już brać w tym udziału i poprosiła męża o to, żeby złożyli te śluby czystości. No, autorka Jadwiga Żylińska podejmuje taki temat właśnie psychologii osoby, niewiasty, która podejmuje taką decyzję, jakby to powiedzieć, zrażona tą sferą życia, co ponoć ma być rozpoznawalne, te symptomy zrażenia do życia emocjonalnego w takim fizycznym rozumieniu, co ponoć ma być rozpoznawalne poprzez stosunek do stworzeń żywych, poprzez wstręty do zwierząt. Zaskoczyło mnie to, nie powiem. Święta Jadwiga Śląska upomina jedną z mniszek w Trzebnicy, która bawiła się jeżem. To jest z dokumentów wzięte. Bawiła się jeżem, żeby zostawiła to nieczyste stworzenie z takimi jawnymi oznakami wstrętu. Ja nie wiem, proszę Państwa, czy to tak można interpretować. To trzeba by było zapytać psychologa albo psychiatra. Akurat nie ma z nami profesora Święcickiego, ale ciekawy wątek. Mnie najbardziej interesowało to... A, jeszcze jedno. Autorka taki podejmuje trud, żeby jeszcze... Zastanawia się, dlaczego ta decyzja, oprócz tego wstrętu fizycznego i poczucia obowiązku do życia w stadle małżeńskim, ze względu na tragiczne losy rodziny. To rzeczywiście były tragiczne losy, dlatego że no, dwie siostry świętej Jadwigi zostały zamordowane. Jedna umarła we Francji, a druga została zamordowana na Węgrzech w okolicznościach zwanych potocznie niejasnymi. To też jest sprawa do zbadania, tak? Gertruda, córka króla Węgier, zamordowana przez chorwackiego szlachcica, który pojechał do Preszburga, czyli do Bratysławy, tylko po to, żeby zabić królową. Dość zaskakujące. No, trzeba by poszukać zleceniodawcy tej imprezy.
Więc szczerze Państwu polecam. A tragiczna historia Agnieszki, córki, siostry świętej Jadwigi, dotyczy mojego ulubionego i faworyzowanego w mojej publicystyce władcy Francji, od którego cała wielka przygoda i moc tego królestwa się zaczęła, czyli od Filipa Augusta. Polecam Państwu szczerze życiorys tego człowieka. To był dziadek świętego Ludwika. Ja myślę, że jak wydamy w końcu biografię świętego Ludwika, to się dowiemy całej masy niesamowitych rzeczy, których dzisiaj się w ogóle się nie mówi, nie porusza, bo to nieważne, nieistotne. Święty Ludwik, ważna postać, wychowany przez dziadka Filipa Augusta, wybitnego polityka. Człowieka, który nie ulegał właśnie, natomiast był poddawany takiej ilości presji i ciśnień, że w zasadzie nie miał prawa tego wytrzymać, a jednak. No bo był w stałym sojuszu z papieżem, a jednocześnie ten papież uniemożliwił mu szczęśliwe życie rodzinne. Tak? To znaczy, tu jest napisane wprost, że to pożycie króla z siostrą świętej Jadwigi było nadzwyczaj udane, ale papież Innocenty III domagał się, żeby król oddalił tę swoją żonę, albowiem uważał, że to jest bigamia, ponieważ król poślubił księżniczkę duńską Ingeborgę. Tylko że sytuacja wyglądała w ten sposób, że ta Ingeborga przyjechała i po nocy poślubnej Filip August zamknął ją w wieży i powiedział, że chce unieważnienia małżeństwa. No więc, proszę Państwa, nie wiadomo, co się stało, ale sporo publicystów, historyków podejmuje taką tezę, że po prostu to był hermafrodyta. No, a ja z kolei już idę dalej, już ciągnę tę rzecz do końca. Wiadomo, kto był największym wrogiem Filipa Augusta. Henryk II Plantagenet i jego synowie, Ryszard Lwie Serce i Jan bez ziemi. Tak? Filip August za pomocą swojego nieprawdopodobnego sprytu, dyplomacji, też siły, tak? I wierności swoich poddanych, która była bezgraniczna, a także sojuszu z papieżem, który kosztował go bardzo dużo, likwidował po kolei tych wrogów, którzy byli naprawdę poważni i powiększał, raczej odzyskiwał swoje domeny, tak? Bo musimy pamiętać, że Francja skurczyła się w pewnym momencie właśnie wtedy jedynie do domeny królewskiej oraz kilku wiernych wasali z hrabią Szampanii na czele. No, a resztę zajęła upiorna rodzina Plantagenet. No i papież kazał się królowi rozwieść z siostrą świętej Jadwigi i ponownie przywrócić do łask Ingeborgę. Król rzeczywiście pod groźbą klątwy, no, która skończyłaby się jego fizyczną likwidacją, tak, no bo zgodził się, oddalił tę swoją żonę i ona zmarła niestety w klasztorze. Podejrzewam, że została otruta. Natomiast Ingeborgi nie przyjął na dwór. Jeszcze przez kilkanaście lat trzymał ją w wieży, licząc na to, że umrze. I nie kazał jej otruć, proszę Państwa. To też świadczy o wielkości tego człowieka. Być może też o strachu, bo bał się, że ci, którzy mu ją przysłali, zechcą wywrzeć jakąś zemstę. Proszę Państwa, tak to szeroko i daleko rozciągają się te piastowskie koneksje i ta piastowska krew się tak szeroko rozlewa. Cała w zasadzie Europa, od Rusi po Hiszpanię, proszę Państwa, jest tutaj omówiona w bardzo przystępnej, ciekawej formie. To dla dziewczyn książka jest, od razu powiem. Ale panowie też ją mogą poczytać. Mnóstwo szczegółów. Ja może po kolei przeczytam, jakie tu jeszcze postaci są omówione. No jest oczywiście Rzepicha, czyli Rzepka, jest Dąbrówka, jest Sygryda Storrada, żony i córki Chrobrego, księżniczki ruskie, Salomea z Halicza, no i inne, proszę Państwa, księżniczki, wydawane na różne dwory i ożenione z chrześcijańskimi i pogańskimi władcami ówczesnej średniowiecznej Europy. Bardzo Państwu polecam. Jadwiga Żylińska, Piastówny i Żony Piastów. Dziękuję uprzejmie. Do następnego razu.